witam wszystkich bardzo serdecznie i kontynuujemy przygodę w grze LEGO Hobbit. Także zaczynajmy. Jesteśmy, jak pamiętamy, w Rivendell. Tak, dokładnie. Czyli u Elronda. Sorry za przejęzyczenie. Czasem się zdarza. Tak, u Elronda. Okej, dobra, idziemy dalej do fabułki, okej. Będzie prolog chyba teraz. Dokładnie, tak. Gandalf! Lord Elrond. Strange for orcs to come so close to our borders. Something or someone has drawn them near. Ah, that may have been us. Welcome, Thorin, son of Thrain. I do not believe we have met. And what were you doing on the Great East Road? Dol Guldur. Jednak żyje. Chodzi mu o Torina. Our business is no concern of elves. For goodness sake, Thorin, show him the map. Erebor. Kirth Ithil. Moon ruins. Can you read them? Jak spokorniał od razu, no nie? Tak to nienawidzi elfów, a tutaj jak nie wie jak czytać mapę, to od razu prośba, czy odczyta. Oczywiście pomoże mu odczytać mapę. No tam właśnie jest, że tylko w świetle księżyca bodajże da się im odczytać, czy coś takiego. No po prostu Gandalf nawet nie umiał tej mapy odczytać, dlatego tak bardzo chciał, a raczej usiłował sprowadzić ich właśnie tej do Elronda, żeby pomógł im w odczytaniu mapy. A że troszeczkę tak, no... że tak powiem, no nie chciał prosto o tym mówić krasnoludom, bo wiedział, że na to się nie zgodzą. I dlatego wszystko postanowił własną rękę to zrobić, sprowadzić ich tej do Elronda i jak widać mu się to udało. I orkowie też troszeczkę pomogli w tym przypadku. Dobra, aha, to źle troszeczkę poszedłem. Tutaj trzeba iść, dobra. Okej. Może skupiam się na tej mapce, a nie na tym, gdzie idę. Okej, dobra, tutaj. No też prosta droga, nie musimy tutaj nic zrobić, nic budować, bo nie ma też, że tak powiem, żadnych misji pobocznych. Ale o, właśnie, a propos misji pobocznych, to jeszcze wam pokażę tutaj taką mapkę, gdzie to właśnie możemy znajdować takie te białe klocuszki i inne takie rzeczy. I ogólnie tutaj mam też takie właśnie misje poboczne, których nie dostaniemy w prologu. Więc no, z chęcią wam to pokażę. Ale ogólnie my skupimy się głównie na fabule, ale pokazuję wam tutaj, abyście tak chcieli tak w wolnym czasie sami sobie pograć, także zachęcam do tego, żeby zwiedzić całą mapę Śródziemia. Ale ogólnie no, my skupimy się tylko na fabule, to na odcinkach, bo po prostu to jest troszeczkę za długo by to troszeczkę trwało, gdybym tak chciał wszystko odkrywać i tak dalej, i tak dalej. Ale no mówię, zachęcam was do tego, żebyście grając po prostu pobawili się troszeczkę tą gierką, bo naprawdę jest bardzo fajna i bardzo przyjemna, fajnie się w nią gra. Też fajnie, że dodali do gry LEGO takie coś właśnie jak dialogi, to takie z oryginalnym lektorem, takim jak w filmie było. Więc no naprawdę, za to też czapki z głów, bo dawniej w grach LEGO tego nie było. W sensie nie było dialogów żadnych. Właśnie pokochałem tą grę głównie przez to i przez to kraftowanie. the last light of Durin's day will shine upon the keyhole. We have to be standing in exactly the right spot at exactly the right time. Then, and only then, can the door be opened. There are some who would not deem it wise. Tell me, Gandalf, did you think these plans and schemes of yours would go unnoticed? The dragon has long been on your mind. There is something at work beyond the evil of Smaug. Chyba nie ta kieszeń. A mortal blade. They speak of a necromancer living in Dol Guldur, a sorcerer who can summon the dead. Gandalf, Sauron is vanquished. No such power exists in this world. The question of this dwarvish company, however, troubles me deeply. My Lord Elrond, the dwarves, they've gone. Dokładnie. Nie ufają dalej elfom. Mimo że im pomogli czytać mapę, to dalej się boją, że będą w jakiś sposób usiłowali ich po prostu powstrzymać, zatrzymać, żeby nie dostali się do Ereboru. Oczywiście tak naprawdę nie mieli tego w planach w ogóle, ale no... Że tak powiem, krasnoludy mają własny rozum. No i przez to wszystko też Gandalfowi o niczym też nie powiedzieli, bo trzymał razem z elfami. W pewnym sensie. No właśnie. Czy na pewno pogoda? Zaraz zobaczycie, co miałem na myśli, mówiąc, czy na pewno pogoda. Okej. Dobra. Czy ja to mam tą postać dostępną? Chyba tak. A nie, one są na dole. To nasze kopanie teraz podzieliło się tak jakby na dwie części. Mamy jednych na górze, jednych na dole. Więc teraz wszystkich postaci nie będę miał dostępnych. Okej, tutaj ktoś musi być z kill-offem. To jesteś ty. Chodź tutaj, dobra. No to nie z kilofem jednak, z młotem. Okej, może i z młotem. Dobra. Dziwne. Aha, to ty jesteś, dobra. Okej. To teraz ty. Okej, dobra. Aha, tu czegoś mi brakuje, jakiegoś klocuszka mi brakuje. Dobra, to idę go poszukam. Może gdzieś tutaj coś będzie. O, proszę bardzo, znalazłem. Okej, ci dalej stoją, dobrze. Okej, dobra, i kręcimy. Winda zjechała. Super, dobra. I co teraz? Co tutaj jest? Trzymaj UB, by wyśledzić koło postaci, już pulsującą postać, zmienić grupę. Okej. Dobra, tu atak grupowy jest potrzebny. Super, okej, mamy box. Okej, ładnie poszło. I co teraz budowa? Dobra, budujemy. Okej, jest jakaś kładka, o kurczę. Dobra, teraz pomału, żeby nie spaść. Okej, dobra, udało się. Dobra. I co teraz? Teraz chyba w dół, no nie? Teraz chyba w dół. Dobra. Idziemy w dół. Okej. Czy tutaj ktoś z was ma kilo? Czy ktoś tutaj z was ma kilo? To jest dobre pytanie. Chyba Fili miał... A, tu jeszcze mogę zbudować, a nie zauważyłem tego wcześniej. Okej, dobra. Coś tam spadło. Aha, tu też mogę teraz się zmienić i... Dobra. To zobaczmy, co tutaj mogę zrobić. Okej, jakieś głady dalej spadają. Aj, dostałem głazem. Okej. Super. Aha, to jest kopu, co trzeba zrobić, okej. Dobra. Tutaj ktoś był z kilofem, chyba ty, tak, ty. Dobra. Aj. Pardon. Nie trafiłem. Okej. Dobra, to mamy zrobione. Ja chciałem to rozbić, a nie chciałem w tą... Ale dobra, mniejsza o to. Okej. Tutaj będzie potrzebny ten gościu z młotem. Super. A to ja mogę coś z tym zrobić, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Tutaj trzeba jakoś mieć inną specjalną postać, tak mi się wydaje. Dobra, idźmy na dół. Znaczy... Aj. Chwila, chwila. Tu się wchodziło... Aha, chyba tak. Ty masz tylko to. Aha, bo to od ciebie chciałem wcześniej. Dobra. Czy ty nie masz czasami w plecaku kilofa? Nie, ty masz łopatę, a nie kilof. A ty? Łuczniku? Co ty tam miałeś? Nie masz może kilofu? Też nie masz kilofa. A ty? Też nie masz. To być może tutaj nie będzie potrzebny w ogóle ten kilof. No chyba nie będzie potrzebny, dobra. Czy ja mogę tam doskoczyć? Też chyba ciężko. Okej, udało się. No dobra, tutaj będzie atak grupowy potrzebny, więc to od razu sobie zrobimy. Chodź Bilbo, dobra. Pyk. Okej, otwarte, super. Aj, znowu jakieś głazy pospadały. Tutaj też potrzebny mi jest kilo. Co tam za siekierka? Jakaś jest... Jakaś siekierka tam na dole. Czekaj, czy będzie potrzebna. No, zaraz się dowiemy pewnie. Tak coś czuję. Okej, dobra. To jakiś hak jest. Czekaj, co z tym hakiem mogę zrobić? No to chyba u góry coś będę musiał bardziej pokombinować w takim bądź razie. No też tam mi pokazuje, że coś tam się zmieni. No dobra, no. Zmienię się, zobaczymy co tutaj jest. Okej, sporo surowców widzę. Okej, jakaś budowla. Aha! I tam będzie ma wyciągarka do góry? Może to nas wyciągnie do góry. Teraz się mogę zmienić tam, ale zobaczymy co tu jeszcze jest. Aha, no tak, bo tu jest koniec drogi to jakby dla naszych krasnoludów na dole. Więc idźmy na górę. Okej. I tak, co tu teraz mogę zrobić? Co tu teraz będę mógł zrobić? Aha, to jesteś znowu... Tak, to jesteś ty. Chodź tutaj. L, dobra. Aha. Tu coś jeszcze mogę jakiś surowiec sobie zebrać, to go też sobie weźmiemy. No to oczywiście później będzie potrzebne. Aha, bo ty chyba nie masz tego, dobra. Nie ty, tylko ty. O właśnie. No idź tam na tę górę, idź, dobra. Super. I tutaj tak myślałem właśnie, tu coś będzie potrzebne jeszcze. Dobra. Aha, i tu będzie coś z kill-offem, dobra. Aby to było tu. To nie tu, nic nie ma. Nie skąd mu to wziąć? Nie bardzo wiem. Gdzie tu coś mogę podnieść? Aha, okej, ja tu nie musiałem nic podnosić. No chyba, że tak. Myślałem po prostu, że będzie tak samo jak wcześniej, trzeba coś tam znaleźć, jakiś placuszek, żeby do tej dźwigni wsadzić, że możesz dopiero zakręcić tą korbką. Ale jednak się bardzo pomyliłem. Okej, to coś będzie trzeba pewnie zbudować. Dobra, wszystko jest, fajnie. Okej, i budujemy. Czekaj, co z tego wyszło? Do końca nie jestem pewien. Aha, to zbiera to. Błyskawice to zbierało, okej. Dobra, teraz raczej coś na dole trzeba będzie zrobić. Okej, zobaczmy. Aha, to teraz tu mamy przejście. Dobra, to idźmy dalej tym przejściem sobie. O, okej. Kompania w całości. O właśnie. O to mi wchodziło, że to nie do końca pogoda. Walka olbrzymów, proszę państwa, walka olbrzymów. No troszeczkę nieszczęścia akurat. Znaleźć się na części ciała olbrzyma. Aha, to jest do zapisywania. Dobra, zapiszmy sobie, że jak tu szedłem. Czy ja to mam dostępnego? Nie mam. Okej, dobra. tutaj jest ciekawego? Jakiś klocuszek. I teraz co ja mam z nim zrobić? Aha. Tutaj chyba go rzucić muszę. Dobra, fajnie. Odblokowałem sobie drabinkę. O. Mały włos, abym spadł. Aha, okej. Wszystko jasne. Dobra, po drabince. Dobra, na górę. O, będzie trafienie. A jest. Przyjął na klatę. Dobry zawodnik. Okej. Dobra, jak nie mam, to muszę sobie chyba na samą górę tego olbrzyma. Więc chyba właśnie to będziemy musieli zrobić. Tu jest gościu z młotem, dobra, chodź tu. Pyk. Okej. Kolejka poszła. Dobra, jest przejście, super. Idziemy dalej w takim razie. Okej, jesteśmy gdzieś na jego pasie. No centralnie uderzył w nas. Gdybym miał troszeczkę taką cieńszą rękę, to krasnoludy by mogły pospadać. Dobra, na początku może zrobię to. Dobra, spadło. Mam to dalej w ręce? Mam. Okej, teraz się udało. Dobra, dalej w górę. Tu jest potrzebny ten gościu, Dori. Okej, dawaj, rób to. Dobra. Cały czas w górę. Okej, tego chyba... A nie, mogę to rozbić, okej. Okej, boksik tam też był. O! Chyba coś go zaspędziało. Załaskotało bardziej, okej. Nieważne, w każdym razie. Teraz chyba jesteśmy na jego dłoni. Chyba tak. Dobra, dawaj w górę. Dawaj, dawaj. Oj. Baddo go w tej pozycji nie wytrzymał, ale tak też właśnie myślałem. Dziwne. Zaważył krasnoludowa, ale nie zaatakował, tylko przyłożył rękę. Dobra, atak grupowy. Oj, zabrał na scenę. Okej, skaczcie, skaczcie. O, głowę stracił. Spokojnie, to nie wszyscy żyją. Chodź tu, Thorin. Okej, wszyscy uratowani. Wszyscy pod jedną parasolką, ty. Trochę mała ta parasolka, o. To było tyle z parasolki, okej. O, nawet olbrzymy na szokę są do mnie, są straszne. To trzeba im przyznać, jak się czegoś uprą, to już to brną na 100%. No ale tacy właśnie byli krasnoludzi, no. As the stone giants thundered in the distance, a company, almost a few dwarves short, gathered their bearings and desperately sought a cave in which they could take shelter from the storm. Okej, w tym momencie sobie zakończymy, także cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.